Słowa Ewangelii według świętego Marka. Jezus udał się w okolice Tyru i Sydonu. Wstąpił do pewnego domu i chciał, żeby nikt o tym nie wiedział, lecz nie mógł pozostać w ukryciu. Wnet bowiem usłyszała o nim kobieta, której córeczka była opętana przez ducha nieczystego. Przyszła, upadła mu do nóg, a była to poganka, Syrofenicjanka rodem, i prosiła go, żeby złego ducha wyrzucił z jej córki. Odrzekł jej: pozwól wpierw nasycić się dzieciom, bo niedobrze jest wziąć chleb dzieciom i rzucić psom. Ona mu odparła: tak, panie, lecz i szczenięta pod stołem jadają z okruszyn dzieci. On jej rzekł: przez wzgląd na te słowa idź, zły duch opuścił twoją córkę. Gdy wróciła do domu, zastała dziecko leżące na łóżku, a zły duch wyszedł. Dlaczego Jezus wdał się w dyskusję z poganką, Syrofenicjanką? Czyż nie chciał uzdrowić jej córeczki? Ależ chciał, ale jednocześnie pragnął uwolnienia z pogańskiej niewiary owej kobiety, matki dziewczynki. Jezus podejmuje dialog pomimo tego, że Żydzi nie rozmawiali z poganami, a tym bardziej z pogańskimi kobietami. Podejmuje rozmowę, bo chce uzyskać od niej wyznanie wiary. Determinacja kobiety i jej bystre odpowiedzi zaświadczają o jej wewnętrznym przekonaniu w boską moc Jezusa. Jej słowa świadczą, że wierzy w Jezusa i że poddaje się Jego woli. Jezus nikogo nie odtrąca, ale sięga głębi ludzkiego serca, ludzkich pragnień, szukając w ten sposób prawdziwych motywacji, dlaczego za Nim podążamy. W Syrofenicjance odkrył prawdziwą miłość i troskę o dziecko, które cierpi nękane przez demona. Każdego, kto jest szczery przed Bogiem, Bóg nigdy nie odtrąci. Każda jego prośba zostanie wysłuchana. Jednak tych, którzy przed Bogiem i ludźmi udają kogoś, kim tak naprawdę nie są, chce najpierw doprowadzić do prawdy o samych sobie. Wsłuchajmy się w Słowo Boże z całą otwartością na prawdę o nas samych. Bo ten tekst, jak każdy tekst Pisma Świętego, jest przecież o nas.